Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Bartłomiej Dźwigała, jestem historykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I jest to dla mnie wielki honor, że zostałem zaproszony do Państwa tutaj na pielgrzymkę, żeby podzielić się refleksją na temat Kościoła. Temat tej krótkiej konferencji, którą tak planujemy mniej więcej na godzinę, choć mogę ewentualnie skrócić i będzie czas na pytania. Brzmi, jak krucjaty ocaliły Kościół. Jak krucjaty ocaliły Kościół. Może to się wydawać jakąś prowokacją intelektualną, sformułowanie takiego tytułu, lub jakąś nawet niedorzecznością, być może przez niektórych tak to może być przyjęte, ale ja celowo właśnie taki tytuł zaproponowałem, żeby zachęcić do refleksji. I zapraszam wszystkich do tej refleksji. Właśnie jak krucjaty ocaliły Kościół. Dlatego, że wiemy o tym, że żyjemy w czasach swoistego zerwania. Zerwania z ciągłością na różnych aspektach życia społecznego i również zerwania pamięci historycznej, tożsamości kulturowej, historycznej. I również tak jest w wymiarze życia Kościoła, że pewne wydarzenia, które były kiedyś dla naszych przodków, dla poprzednich pokoleń, centralne i najważniejsze, teraz są gdzieś daleko na marginesie. A więc w jaki sposób, jak to było, że krucjaty ocaliły Kościół? Zacznijmy od tego, że do pierwszej krucjaty wezwał papież Urban II na synodzie w Clermont. I proszę Państwa, synod w Clermont to jest właśnie bardzo ważne wydarzenie. To jest listopad 1095 roku, czyli można powiedzieć taki środek średniowiecza. I o czym mówił papież Urban II? Ja bym chciał tutaj powiedzieć o dwóch wielkich papieżach, o Urbanie II, a potem przejdę do Innocentego III. Urban II na synodzie w Clermont przede wszystkim zajął się kryzysem Kościoła. Clermont to jest miasto w centralnej Francji, gdzie został zorganizowany synod i była to właściwie pielgrzymka papieska, bo papież pielgrzymował po Francji, gdzie zgromadziła się cała elita właśnie tych regionów, Francji, centralnej Europy, właśnie zachodniej. I do czego wzywał wówczas papież? Bo wezwanie do krucjaty, czyli wezwanie do wyzwolenia grobu Chrystusa, było tylko puentą tego synodu. Urban II swoje przesłanie na synodzie w Clermont podzielił na przesłanie do duchownych i do wiernych świeckich. I ogólnie mówiąc, przesłanie Urbana II na synodzie w Clermont dotyczyło konieczności reformy Kościoła wobec niezwykle głębokiego kryzysu. Na czym polegał ten kryzys? Urban II mówi o tym właśnie powiedzmy w swoim przemówieniu, które zostało przekazane przez różnych kronikarzy. Ja tu się szczególnie odwołam do kronikarza Fulka z Chartres. Fulko z Chartres był kanonikiem katedry w Chartres, czyli właśnie Francja, północna Francja, tak to nazwijmy, i był to ośrodek reformy Kościoła. A więc Fulko z Chartres, który sam był przesiąknięty ideałami reformy kościelnej, przekazywał słowa papieża Urbana II. I Urban II zwraca uwagę na kryzys na wielu wymiarach. Przede wszystkim zwracając się do duchownych, wzywa do naprawy obyczajów.
do naprawy moralności. Wzywa do tego, żeby duchowni byli przykładem dla swoich wiernych. I od tego Urban II chce zacząć reformę Kościoła. Ale Urban pokazuje też inne wymiary kryzysu. Kryzys polegał na tym, że Kościół znajdował się pod dominacją wpływów świeckich. To znaczy świat odciskał swoje piętno na życiu Kościoła i odciskał swoje piętno, które było właśnie prowadziło do tego, że Kościół znajdował się w kryzysie, że księża byli powiązani z władcami świeckimi. I tutaj Urban II zwracał uwagę na herezję symonii. Symonia, czyli kupowanie urzędów kościelnych. A więc możemy to na dzisiejszy język przełożyć w ten sposób, że po prostu lokalna władza świecka decydowała o tym, kto będzie proboszczem, kto będzie opatem klasztoru, kto będzie biskupem. To nie Kościół decydował, kto będzie biskupem, tylko po prostu lokalny świecki władca albo król. I w ten sposób właśnie Kościół przesiąkał duchem świata, zamiast być w świecie i dawać świadectwo wierności Ewangelii, przemieniać ten świat. I tutaj Urban II zwraca też uwagę na to, że Kościół był, proszę Państwa, w średniowiecznej Europie prześladowany. Kościoły były atakowane przez bandy rozbójnicze, jakiegoś zanarchizowanego rycerstwa, jakichś nieokreślonych grup, czy w czasie wojen domowych, które toczyli między sobą rycerze, czy jakieś grupy rycerzy, arystokraci, niszczone były majątki kościelne. To jest mniej więcej obraz sytuacji, jaka była w XI wieku na zachodzie Europy. A więc Kościół był zagrożony, zarówno zagrożony fizycznie, jak i po prostu zagrożony duchowo. I właśnie Urban II wzywa do reformy, zwraca się do duchowieństwa, o czym już mówiłem, ale zwraca się również do świeckich. Że postawa świeckich jest również ważna, żeby Kościół wydźwignąć z kryzysu. Na przykład, i tutaj odwołam się do Grzegorza VII, Urban II to była osoba wywodząca się z kręgu Grzegorza VII, czyli wielkiego papieża, który wezwał do reformy Kościoła. Na przykład Grzegorz VII zachęcał wiernych do tego, żeby nie chodzić do kościołów, w których msze sprawują proboszczowie, kapłani osadzeni na tych urzędach bezpośrednio przez władzę świecką, a więc właśnie duchowni, którzy, można powiedzieć, tkwią w tej herezji symonii, czyli świętokupstwa. A więc kręgi reformistycznego papiestwa postrzegały, że to właśnie postawa ludzi świeckich może wpłynąć na to, żeby Kościół wydźwignął się z kryzysu. I idąc tym śladem, Urban II wzywał również do zachowywania pokoju Bożego, czyli wstrzymania się od walki zbrojnej w określone dni, tygodnie i rozejmu Bożego, czyli wstrzymania się właśnie od toczenia konfliktów militarnych, tych wewnętrznych, w określone okresy, na przykład Wielki Post, i jakby wzywał do tego, żeby wszyscy zobowiązali się i przysięgali, żeby nie napadać majątków kościelnych, czy żeby nie prześladować ludzi ubogich, żeby nie prześladować ludzi słabszych. A więc razem z reformą Kościoła Urban II wzywał do po prostu reformy obyczajów, naprawy życia społecznego, podniesienia norm społecznych.
i zwieńczeniem tego całego synodu w Clermont było właśnie wezwanie do pierwszej krucjaty. Bo myśl Urbana II była taka, że skoro staramy się o pokój w Europie, staramy się o to, żeby Kościół był wolny od dominacji władców świeckich i wolny od przemocy, to również musimy to dać naszym braciom na wschodzie, gdzie miejsca święte, w tym najświętsze miejsca w Jerozolimie, są okupowane przez, wówczas były okupowane przez Turków seldżuckich i gdzie chrześcijanie są prześladowani, no i są właśnie dominowani przez tą lokalną władzę, gdzie Kościół nie ma wolności. A więc Urban II postrzegał krucjatę, wezwanie do krucjaty, jako całość razem z reformą Kościoła, a więc reformą społeczną. Bo tu jeszcze powiem jeden taki punkt, jeden taki aspekt, że reforma Kościoła w XI wieku, to był to wedle wielu historyków przełomowy moment w dziejach w ogóle rozwoju cywilizacji europejskiej. Zdaniem wielu historyków wtedy właśnie od połowy XI do XII wieku wykształciły się instytucje, wykształciły się normy życia społecznego, które zdefiniowały funkcjonowanie społeczeństw europejskich. I o tym właśnie chcę powiedzieć. Bo reforma Kościoła zakładała właśnie to, że urzędy kościelne nie mogą być sprzedawane. Ale też nie mogą być nie tylko, że sprzedawane, ale że ludzie świeccy nie mogą mieć wpływu. Władcy świeccy, czyli współcześnie mówiąc politycy, przymożni tego świata, nie powinni mieć wpływu na to, kto personalnie zajmuje urzędy kościelne, a więc właśnie jak Kościół funkcjonuje. I wzywano również do właśnie no, naprawy moralności, między innymi święty Piotr Damiani, ojciec Kościoła, znaczy, przepraszam, doktor Kościoła, który wzywał do tego, żeby przede wszystkim zacząć od naprawy obyczajów. I z tym się wiąże słynny spór o inwestyturę, który jest pokazywany czasami w historiografii jako spór cesarza z papieżem. Oczywiście to był ten wymiar najwyższy, ale spór cesarza z papieżem to jest jedynie, powiedzmy, ten ostatni poziom. Ale ta reforma Kościoła i walka Kościoła o wolność od dominacji państwa, nazwijmy to, czy władzy świeckiej, no toczyła się praktycznie w obrębie całego społeczeństwa. I jednym z wymiarów tego procesu było to, że w Italii narodził się taki ruch społeczny nazywany Patarią. Pataria to był ruch społeczny, dzisiaj byśmy powiedzieli, klasy średniej. Czyli drobnego rycerstwa, średniego rycerstwa, czy średnio zamożnego mieszczaństwa, na przykład w Mediolanie. I ten ruch społeczny właśnie popierał postulaty reformy kościelnej. Popierał te postulaty, dlatego że ogólnie ten ruch społeczny Patarii chciał przeciwdziałać wszechwładzy arystokracji. A więc to jest ta klasa średnia, która trochę tak oponuje wobec tej wszechwładzy wielkich możnych i domaga się uzyskania przestrzeni wolności. I to współgrało z postulatami reformy Kościoła. I właśnie reformistyczne papiestwo, można powiedzieć, to był jeden nurt myślenia o społeczeństwie, bo reforma Kościoła właśnie również szła w tę stronę, żeby właśnie sprzeciwić się wszechwładzy arystokracji czy władców nad Kościołem. A więc był to mniej więcej jakby spójne dążenia, które zmierzały ku
uzyskaniu przestrzeni wolności, wolności społecznej wobec jakby najpotężniejszych sił działających w społeczeństwie. I do tego zmierzała reforma Kościoła. Bo proszę Państwa, jeszcze tutaj jedno zdanie, musimy zdawać sobie sprawę, że na przykład kiedy myślimy o Kościele w czasach Karola Wielkiego, no to kto osadzał biskupów na stolicach biskupich? No cesarz, Karol Wielki. A biskupi byli jego doradcami. To było jakby zaplecze dla władcy. Tak samo w czasach ottońskich, w cesarstwie Ottonów. Dla cesarstwa Ottonów biskupi byli najbliższymi doradcami. I to właśnie Ottonowie kontrolowali, kto będzie arcybiskupem Kolonii, Trewiru, Moguncji i tak dalej, i tak dalej. I to było w Europie Łacińskiej czymś, można powiedzieć, normalnym, że najwięksi władcy sprawują kontrolę nad Kościołem. I to nawet wynikało z po prostu koncepcji władzy, bo władca był władcą chrześcijańskim, był namaszczony, był koronowany przez biskupa w katedrze, a więc jako władca chrześcijański musiał troszczyć się o zbawienie poddanych. I było to rozumiane w ten sposób, że ma on prawo prowadzić Kościół, opiekuje się Kościołem, broni go, a więc ma również prawo, no właśnie, wskazywać kandydatów na stolicę biskupie. I nie zawsze w historii było tak, że ten układ rodził złe owoce. To jest bardziej skomplikowane. Natomiast papiestwo w obliczu kryzysu w XI wieku, kręgi reformistycznego papiestwa wywodzące się z klasztorów Klinii, podjęły hasło reformy poprzez właśnie walkę o wolność Kościoła. I chciałbym Państwu właśnie tą refleksję tutaj zaproponować, że ta właśnie reforma Kościoła z XI i XII wieku była czymś, co nadało kształt cywilizacji łacińskiej. Bo właśnie cywilizacja łacińska wyróżnia się tym, że społeczeństwo ma wobec władzy państwowej dużą, szeroką przestrzeń wolności. Większą niż gdybyśmy porównali z innymi systemami, prawda, z innymi cywilizacjami. Ale do tego jeszcze wrócę. A więc podsumowując, Urban II, patrząc na reformę Kościoła, wytyczył drogę właśnie krucjaty, żeby wyzwolić Ziemię Świętą i zapewnić wolność Kościołowi na wschodzie, zapewnić wolność kultu Bożego w miejscach świętych. I teraz przejdę do Innocentego III. Innocenty III był papieżem w latach 1198 do 1216. Jest on być może gdzieś znany w historiografii, ale mniej znany jest jego dorobek w właśnie dziedzinie krucjat, bo Innocenty III podjął ideę krucjaty i to właśnie Innocenty III ostatecznie umieścił ideę wyprawy krzyżowej w sercu chrześcijańskiej pobożności i w sercu tożsamości Kościoła. Dlatego, że Sobór Laterański IV, zwołany w 1215 roku, gdzie był obecny właśnie papież Innocenty III, ale również święty Dominik, święty Franciszek, gdzie no właśnie jako pokłosie to... Innocenty III. Dla Innocentego III, który kontynuował naukę poprzednich papieży dwunastowiecznych, krucjata miała przede wszystkim wymiar indywidualny. Dzieło wyprawy krzyżowej jest
wedle słów Innocentego III, naśladowaniem Chrystusa. Bo podjęcie pielgrzymki do Ziemi Świętej, przyjęcie na siebie, no podjęcie tego ślubu krucjatowego, ślubu pielgrzymkowego, przyjęcie na siebie ubóstwa, trudów, cierpienia i obowiązku walki o wolność Kościoła było rozumiane jako naśladowanie Chrystusa w Jego cierpieniu, w Jego męce. A więc krucjata ma ten wymiar indywidualny, że podjęcie się trudu pielgrzymkowego jest to indywidualne przylgnięcie do Chrystusa. Bowiem znakiem krucjaty był krzyż. I Innocenty III w swoim nauczaniu łączy te elementy. Krucjata, krzyż i komunia święta. W jego nauczaniu ten indywidualny trud krucjaty odnosi się do krzyża Chrystusa i przez to odnosi się do komunii świętej. Jako właśnie dzieła zbawczego Chrystusa. To jest o tyle ważne, bo złożenie ślubu krucjatowego, uczestnictwo w krucjacie wiązało się z odpustami. Papież udzielał odpustu uczestnikom krucjaty i był to odpust zupełny, a więc darowanie tych kar doczesnych za grzechy wyznane i odpuszczone w sakramencie spowiedzi. I był to odpust niezwykle hojny, którego jedynie papież mógł udzielić. Dla ówczesnych ludzi ta wielka łaska, jaką Kościół obdarzał uczestników krucjaty, była czymś wielkim, ponieważ dawała ludziom nadzieję zbawienia. Pozwalała myśleć z nadzieją o kwestii własnego zbawienia, co było wówczas dla ludzi najważniejsze. Od dużego na lewo. Tak, a więc połączenie krucjaty, krzyża i komunii świętej w wymiarze właśnie osobistym. To była nauka Innocentego III, który umożliwił wszystkim katolikom poprzez modlitwę uczestnictwo w wyprawie krzyżowej. Dlatego, że Innocenty III na początku XIII wieku wezwał do tego, żeby w całej Europie, w każdym kościele odprawiać specjalne nabożeństwa w intencji wyzwolenia grobu Chrystusa. I samo uczestnictwo w tych nabożeństwach, post w tej intencji, jałmużna, no i modlitwa, dawała osobie dostęp do właśnie tego odpustu krucjatowego, cząstkowego, ale dostęp do tego odpustu krucjatowego. A więc dla Innocentego III modlitwa w intencji wyzwolenia grobu Chrystusa, w intencji krucjaty, była również formą uczestnictwa w krucjacie. W ten sposób cały Kościół uczestniczył w wyprawie krzyżowej, a więc ten trud krucjaty, a więc reformy, a więc walki o wolność Kościoła, był dziełem wszystkich katolików. I dlatego mówi się o tym w historiografii, że krucjaty leżały w sercu katolickiej pobożności, dlatego że w XIII wieku, po Soborze Laterańskim IV, cały Kościół modlił się w intencji obrony chrześcijaństwa, obrony Kościoła, w intencji wolności Kościoła i w ten sposób każdy katolik uczestniczył w wyprawie krzyżowej. I to jest ten ważny aspekt zarówno indywidualności, ten indywidualny aspekt uczestnictwa w krucjacie, ale również ten aspekt powszechności. I właśnie tutaj zmierzam do ostatniego już punktu, że kto brał udział w krucjatach? Zauważmy, czym się charakteryzują krucjaty. Pierwsza krucjata, w czasie właśnie, która była wezwana, jakby no, rozpoczęta na synodzie w Clermont przez Urbana II, w niej nie brali udziału w ogóle królowie.
Król Francji Filip I na synodzie w Clermont został ekskomunikowany za to, że żył z kobietą w związku bigamicznym i cudzołożnym. Bo miał ważny sakrament małżeństwa i ta kobieta również miała ważny sakrament małżeństwa. Pomimo to król Francji chciał zmusić papieża do udzielenia dyspensy i papież nie godził się na to i ekskomunikował króla Francji. A więc widzimy, że papiestwo, Kościół walczył z największymi potęgami w obronie sakramentu, nierozerwalności sakramentu małżeństwa. I w pierwszej krucjacie nie brali udziału królowie. Ówczesny cesarz Henryk IV również był ekskomunikowany ze względu na konflikt właśnie z papiestwem, które dążyło do reformy, a cesarz niemiecki Henryk IV dążył do utrzymania dominacji władzy świeckiej nad Kościołem. A więc największe potęgi ówcześnie były wyłączone ze wspólnoty Kościoła. I w pierwszej krucjacie brali udział głównie właśnie średnie rycerstwo. Oczywiście brali udział arystokraci. Największy z arystokratów to był Rajmund, hrabia Tuluzy, Robert, książę Normandii, syn Wilhelma Zdobywcy i inni, ale generalnie byli to w swojej największej jakby liczbie właśnie średnie rycerstwo. Klasa średnia, można powiedzieć. I zauważmy, że krucjata była ruchem oddolnym. Była ruchem, który nie był promowany przez potęgi ówczesne największe. I właśnie ja chcę tutaj pokazać Państwu krucjatę jako taki ruch wręcz, można powiedzieć, obywatelski, ruch świeckich. Jeden z historyków powiedział o ruchu krucjatowym, że był to największy ruch religijny świeckich. Dlatego, że właśnie świeccy w czasie krucjat, składając ślub krucjatowy, jakby można powiedzieć, mieli wyjątkowy, jak dla osoby świeckiej, dostęp do, po pierwsze, odpustu, ale również dostęp do sakramentów, do spowiedzi, do modlitwy. Jonathan Riley Smith, taki angielski historyk, powiedział, że krucjata to był klasztor w drodze. A więc właśnie krucjata, w której brali udział głównie po prostu, jak to się mówi, zwykli ludzie, nie zwoływani przez władców, nie opłacani przez największe potęgi, była właśnie takim ruchem obywatelskim, nazwijmy to, ruchem ludzi świeckich, ruchem oddolnym, ruchem właśnie dobrowolnym oczywiście, bo każdy dobrowolnie składał ślub krucjatowy. Żeby wziąć udział w krucjacie, proszę Państwa, zdajmy sobie sprawę, trzeba było sprzedać swój majątek albo zastawić, czyli wziąć kredyt hipoteczny, żeby sfinansować udział w krucjacie. Więc było to wielka ofiara ze strony ludzi świeckich, którzy sprzedawali swoje majątki i całymi rodzinami, ojcowie z synami, rodzeństwo, rodziny, regiony całe brały udział dobrowolnie w dziele walki o reformę Kościoła i o wolność Kościoła na wschodzie w miejscach świętych i o wyzwolenie spod dominacji muzułmańskiej. Był to ruch oddolny. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Nawet krucjaty, które później były zwoływane, bo oczywiście potem królowie dołączyli się do tego ruchu krucjatowego, to były lata 40. dopiero XII wieku, więc musiały minąć prawie 4 dekady, zanim królowie francuscy, można powiedzieć, no, zauważyli ten ruch społeczny i postanowili wejść w ten ruch społeczny i go przejąć. To nawet wtedy te krucjaty opierały się generalnie o właśnie tą wielką mobilizację społeczeństwa. A rola władców była najczęściej negatywna, dlatego że to władcy w dziejach krucjat doprowadzali do właśnie, no czasami właśnie sporów dyplomatycznych itd., itd. Generalnie krucjata pozostała, dzieło krucjaty pozostało ruchem dobrowolnym ludzi świeckich pod patronatem papiestwa i kościoła. I tutaj już zbliżam się do puenty. Kiedy zrozumiemy właśnie ten fenomen, że krucjata była właśnie ruchem ludzi świeckich, którzy dobrowolnie podejmują się dzieła wyprawy krzyżowej i walki o właśnie reformę Kościoła, to kiedy to zrozumiemy, zauważymy, że była to również walka o przeciwwagę dla władzy państwowej. I teraz przejdę do kilku zdań na temat właśnie cywilizacji łacińskiej.
Zauważmy, dlaczego w Bizancjum na wschodzie nie było krucjat? Dlaczego nie było krucjat z Konstantynopola? No właśnie dlatego, że tam, w cywilizacji bizantyńskiej, nie było miejsca na dobrowolny ruch ludzi świeckich pod takimi hasłami. Oczywiście mamy w historii Bizancjum wojny, na przykład wojny Herakliusza z Persami i tak dalej, ale to są wojny toczone przez władców. Natomiast krucjat jako takich nie było. W ogóle na wschodzie nie było czegoś takiego jak krucjata. Krucjata jest wyjątkowym, oryginalnym fenomenem właśnie świata łacińskiego, cywilizacji łacińskiej. I powiem tutaj taką jeszcze już ostatnią rzecz końcową, że w historiografii podkreśla się, że wyprawa krzyżowa była swoistym zagrożeniem dla władzy świeckiej. Dlaczego zagrożeniem? Dlatego, że we Francji w XII wieku rycerstwo, które brało udział w wyprawie krzyżowej, uzyskiwało poprzez fakt zapisania się w dziejach krucjat ogromny autorytet. To znaczy taki krzyżowiec, który wracał z krucjaty, taki rycerz, stawał się bohaterem narodowym. I są na to przykłady, że byli ludzie, którzy wręcz no, byli traktowani na równi z królami, a byli to po prostu zwykli ludzie, którzy odznaczyli się bohaterstwem, przeżyli krucjatę, udało im się wrócić i stawali się bohaterami. To właśnie po pierwszej krucjacie rodzi się fenomen poezji rycerskiej. Poezja rycerska, która miała na celu przede wszystkim sławić pokonania nie władców, ale pojedynczych krzyżowców. I to właśnie pieśń o Antiochii, Chanson d'Antioche, jest pierwszym dziełem w języku starofrancuskim, właśnie jeśli chodzi o epikę rycerską. Pieśń o Rolandzie powstała właśnie wówczas mniej więcej, jako pokłosie tego zjawiska. Ale poezja rycerska rodzi się właśnie poprzez to, że wysławiane są w pieśniach czyny pojedynczych rycerzy. To jest coś niezwykłego. Dlatego, że pojedynczy rycerz, zwykły, szeregowy, można powiedzieć, rycerz, może uzyskać tak wielką sławę i autorytet, i prestiż, i również jego rodzina uzyskuje wielki prestiż, no właśnie poprzez dzieło, właśnie poprzez poświęcenie się dziełu wyprawy krzyżowej i poprzez bohaterstwo w czasie krucjaty. I to dla władców świeckich, dla dynastii, dla królów dynastii Kapetyngów i dla arystokracji było czymś bardzo niebezpiecznym. Dlatego, że to podważało prestiż królewski. Tacy ludzie, tacy rycerze, którzy uzyskiwali no, ten wielki autorytet, wielki prestiż, sławę, stawali się takie rodziny, stawały się zagrożeniem, czy może konkurencją dla autorytetu królewskiego, monarszego. I to rodom rycerskim dawało niezwykle silną podstawę do tego, żeby sprzeciwiać się monarchom i ograniczać ich władzę. To jest kluczowe właśnie, że krucjata dawała tak wielki symboliczny kapitał dla rodzin, dla zwykłych, dla kręgów społecznych zwykłych ludzi, klasy średniej, który no, miał tak wielką moc w społeczeństwie, że dawał możliwość balansowania władzy królewskiej, dawał możliwość ograniczania tej władzy, dawał możliwość no, dialogu z władzą świecką, z władzą państwową, tak to nazwijmy. I tutaj widzimy, że właśnie poprzez krucjaty, które właśnie funkcjonowały XII, XIII, XIV, potem była walka z naporem tureckim, XV wiek, XVI, ta idea wyprawy krzyżowej, która przez Innocentego III była umieszczona w sercu cywilizacji łacińskiej, właśnie ukształtowała naszą cywilizację. To właśnie krucjaty, które były ruchem mobilizacji społecznej zwykłych ludzi, którzy pod hasłem walki o wolność Kościoła poświęcali się tej walce, to właśnie ten ruch krucjatowy praktycznie no, wpłynął na ukształtowanie się cywilizacji łacińskiej taka, jaka ona jest. Czyli cywilizacja, gdzie jednostka, gdzie
społeczeństwo ma wobec władzy świeckiej przestrzeń wolności. Coś, czego nie ma w innych cywilizacjach, na przykład w cywilizacji właśnie bizantyjskiej czy innych wschodnich cywilizacjach, gdzie państwo dominuje. Tak, także, tak, a więc podsumowując, to właśnie krucjaty, będąc w sercu cywilizacji łacińskiej, wpłynęły na ukształtowanie się tego, co wyróżniało cywilizację łacińską i wpłynęły na to, że to właśnie cywilizacja łacińska odniosła największy sukces w dziejach świata, rozprzestrzeniając się na całą kulę ziemską. Dziękuję bardzo.